Siema, no z tej strony Jorkin. Chciałabym się Wam pochwalić najnowszą współpracą, którą nawiązałam z Omen by HP. I to u nich właśnie na kanale Omen by HP Europe będę miała przyjemność streamować raz w tygodniu. Zaczynamy już 6 lutego o godzinie 15. Koniecznie musicie wpaść i zostawić followa i oczywiście regularnie śledzić wydarzenia. W związku z nowo nawiązaną współpracą Omen by HP przygotował dla mnie taki fantastyczny secik, dzięki którym będę mogła streamować dla Was w jak najlepszej jakości. Jako nowy członek HP składu dokonam dzisiaj unboxingu tego fantastycznego sprzętu! Na pierwszy ogień idzie myszka Omen by HP 600, którą będę miała przyjemność właśnie dla Was otworzyć. Czym w sumie ona się wyróżnia? Przede wszystkim została stworzona specjalnie dla e-sportu i posiada wyjątkowy optyczny sensor oraz DPI, które będziecie mogli sobie swobodnie ustawić od 800 do 12 tysięcy nawet. W środeczku mamy myszorka. Proszę, proszę, proszę. Wygląda o tak. Fajniusi, fajniusi. Myszorek przetestujemy, a w środku jeszcze instrukcja obsługi i naklejka. Aby myszka miała po czym śmigać, dostałam też podkładkę Omen by HP Pad Setka. Tutaj już nie muszę używać kosy. Środeczku, ulala, jednak nie, pochwaliłam się, patrzcie, trzeba tu przeciąć tutaj i tutaj, a w środku wyłoni nam się, mata. I to się jeszcze wypadło. I znów więcej naklejek, taka sama naklejeczka, instrukcja obsługi. Całkiem gruba, solidna, gładziutka, przyjemna. Podkładkę już mamy. Czas na klawiaturę! Klawiaturę, klawiaturę, klawiaturę! Omen by HP 1100. I znów kosa w dłoń. A, jeszcze pachnie świeżością! Omen przygotował dla mnie mechaniczną klawiaturę z niebieskimi switchami, która wytrzymać ma 50 milionów kliknięć. Omen by HP przygotował dla mnie też słuchawki 800, Omen by HP 800, które miałam już przyjemność wcześniej otwierać i zaglądać i testować i próbować i muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę fajne. Słuchawki te zapewnią Wam full surround experience. Bardzo fajne, leciutkie, idealne leżą. Wygodne. Na końcu macie dostęp do, oczywiście, wejść mikrofonu i słuchawek do podpięcia. Załączony jest oczywiście taki też kabelek, dzięki któremu będzie Wam łatwiej używać. A same słuchawki wyposażone są również w mikrofon. Na deser pozostawiłam nam wyjątkową bestię gamingową Omen by HP Tower, wyposażoną w procesor Intel Core i7-8700K oraz fantastyczną kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Oj, będzie grane, oj, będzie grane. To przechodzimy do otwierania. Go! Co tu mamy w środku? Pokaż, kotku, co masz w środku? A w środeczku? Gwarancja. Dziwne pudełko, w którym w środku znajdziemy, a to ciekawe, dostałam nie jedną, ale dwie klawiatury. A tu mam drugą, która naprawdę mi się przyda, bo jako, że wiecie, do streamingu używam drugiej, także mam dwie klawiatury od tego momentu. Dwie klawiatury. W środeczku mamy jeszcze kabel zasilający. A żeby tego było mało, przedmiot bliżej nieznanego mi pochodzenia. Metalowe z napisem Omen. Do czego służy, odkryję w trakcie.
co dalej? Do drugiej klawiatury mamy drugiego myszorka by HP. Czy już mamy dwa myszorki. Przechodzimy do gwiazdy. Będzie trzeba wyjąć. I to nie będzie już łatwe zadanie. No to 3, 2, 1, 0. Ale mi w krzyżu łupło. Żartowałam. Ok, wyciągamy. Wyciągamy. Powinnam była pójść na siłownię przed. Wyciągamy, 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 wyciągamy. Mam, 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 mam. Ciężkie jak cholera. Ok, na kolanka. Ląduję. Pudełka się rozbędziemy. Ok, gotowi jesteście na prezentację. Tej pięknej ślicznocki. Proszę. Oto moje nowe dziecko. Proszę, tutaj specjalne sloty na dyski twarde. O proszę. Siu. Robimy tak i możemy sobie z łatwością wsadzić dysk. Jeden. Zamykamy. A obok drugi. Proszę. Dwa sloty na dyski. I czekajcie. O, kliknęło. I peryferia, które będziecie mogli podłączyć sobie w tym miejscu. To co? Czas odpalić machinę. Oje. Oje, będzie grane. Ja już jestem po zamontowaniu sprzętu, jak widać zyskałam bardzo na przestrzeni, jeżeli chodzi o moje biureczko. Biorę się za konfigurację i testujemy nową machinę, nową bestię. Korzystając z okazji, chciałabym Was też zaprosić na 24-godzinnego live'a, który odbędzie się z 10 na 11 lutego, na co Was serdecznie zapraszam. Będziemy świętować nowe partnerstwo, nową machinę gamingową i oczywiście będziemy się świetnie bawić. Do zobaczenia.